Dzień dobry, moje kochane lwy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 18 do 24 listopada 2024 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie po prostu to, co jest dla Was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak ascendent, księżyc czy znak wenusowy, który zawsze warto sprawdzić. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. Między innymi jest tam, żebyście uważali na oszustów. Jest ich coraz więcej w sieci, więc bądźcie ostrożni. Nigdy pierwsza do Was nie napisze, nigdy pierwsza nie zaproponuje żadnego czytania czy czegokolwiek i tak dalej. Nigdy nie wyłudzę od Was pieniędzy ani żadnych danych osobowych. Pamiętajcie, że jedyny autentyczny profil na Facebooku jest podany właśnie w opisie pod filmem. Znajdziecie tam link do mojego profilu i to jest jedyny autentyczny. Cała reszta to oszuści. I uważajcie, bo nie tylko pode mnie się podszywają, pod innych tarocistów też, więc bądźcie uważni, kochani. No i co? Łapeczki w górę, oczywiście, komentarze, subskrypcje, udostępnienia są bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc moje drogie lwy, dziękuję Wam bardzo za wsparcie, dziękuję, że jesteście. No i nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Zobaczmy w takim razie jeszcze kartę opiekuńczą. Medytacja. Medytacja. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos swojej duszy. Pięknie. Dobra, talia dopowiadająca jest, no i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was? Kochankowie. Kochankowie może myślić, że będziecie mieć kosmate myśli dotyczące swojego partnera, partnerki albo kogoś z zewnątrz. Oczywiście, że tak. Kochankowie są bardzo mocno połączeni właśnie tutaj z tą bliskością, z taką namiętnością, więc tego typu rzeczy jak najbardziej na tapecie. Oczywiście kochankowie mówi o partnerstwie, o miłości, więc będziecie otwarci na jakieś partnerstwo, będziecie dużo myśleć o jakimś partnerstwie, współpracy czy jakiejś relacji, ale kochankowie też są kartą decyzji, więc może to być jakaś ważna decyzja do podjęcia w nadchodzącym tygodniu. Zobaczmy tych kochanków. Czwórka kielichów. Dziesiątka pentakli. I dziewiątka pentakli. A z buław, ósemka kielichów, rycerz kielichów. Kochani, mam wrażenie, że Wy tu się zastanawiacie, czy od kogoś odejść, czy od czegoś odejść. Z czwórką kielichów może być tak, że nie do końca coś spełnia Wasze oczekiwania. Z dziesiątką pentakli, dziewiątka pentakli. No to jest właśnie przejście właśnie z energii współpracy, partnerstwa do energii właśnie singla. Dla części z Was może pojawił się jakiś nowy romans na horyzoncie, albo kochani, to nie jest do końca to, co byście chcieli. I tu już nie mówię o miłości, może chodzi o pracę, może chodzi o współpracę, może chodzi o mieszkanie z kimś, może chodzi o miejsce zamieszkania. Mam wrażenie, że coś, w czym jesteście obecnie, nie spełnia już Waszych oczekiwań. Może Wam się już znudziło, może to już nie jest do końca to, może już chcecie przejść do innej branży, może chcecie eksplorować inne tereny, może partner, z którym jesteście, nie okazał się do końca taki, jaki chcecie, może brakuje Wam tej pikanterii, może brakuje Wam tej namiętności. Czegoś Wam tu brakuje, ewidentnie brakuje i mam wrażenie, że będziecie się zastanawiać, no właśnie, czy być może nie zrobić właśnie jakiegoś kroku wstecz i poszukać czegoś lepszego, albo przejść właśnie na solową karierę, albo wrócić do roli singla. Cokolwiek to jest, kochani, mam wrażenie, że ma otworzyć dla Was zupełnie nową ścieżkę miłości, akceptacji, ruszenia naprzód, stabilizacji finansowej. Także tutaj będziecie się zastanawiać, czy ruszyć naprzód, czy coś Was, kochani, też tu woła, czuję. Dla części z Was woła Was albo właśnie jakaś nowa osoba faktycznie, dla części z Was może jakiś romans, dla części z Was jakieś przedsięwzięcie, jakieś marzenie, dla części z Was może chcecie się wyprowadzić z tego miejsca, w którym jesteście i woła Was po prostu świat. Czuję, kochani, że Wasze serce gdzieś woła Was w zupełnie innym kierunku. I to będzie tydzień, w którym będziecie się zastanawiać, czy podjąć te działania, czy też być może nie.
co z zewnątrz? Z zewnątrz mamy dziesiątkę mieczy. Okej, kochani, dziesiątka mieczy też mi mówi bardzo mocno, że coś was tutaj zraniło, coś was skrzywdziło, coś się zakończyło, właśnie być może właśnie z taką trudną energetyką. Dziesiątka mieczy to jest często właśnie te miecze wbite w plecy, to jest zranienie, to jest zdrada, to jest jakaś przykra energia, to jest też takie przytłoczenie energetyczne, stres. Zobaczmy tą dziesiątkę mieczy. Paś kielichów. Aha, okej. Okay. Król buław. Arcykapłan. No właśnie, szóstka mieczy, dziewiątka mieczy, ósemka pentakli. Wiecie co, ja mam wrażenie, że tutaj coś się wydarzyło trudnego. Czy w środowisku pracy, czy w domowym, czy właśnie w związku. Ktoś by chyba was zranił, tak, z dziesiątką mieczy. Ktoś coś zrobił za waszymi plecami, może jakieś ploty porozsiewał, może właśnie zdradził, może oszukał w jakiś sposób, ale dziesiątka mieczy właśnie jest taką, mówię, trudną energią, która naprawdę mówi o takim bolącym czymś, takim przykrym czymś. I mam wrażenie, że ta osoba teraz przychodzi z przeprosinami. Słuchaj, poradzimy sobie z tym, naprawmy to, co było między nami, dajmy sobie kolejną szansę, ja się zmienię, ja się poprawię i takie różne rzeczy, ale mam wrażenie, że wy trochę już nie wierzycie w tą bajkę, że tutaj coś zostało naprawdę bardzo mocno w jakiś sposób poturbowane i wy już myślicie o pójściu naprzód, być może właśnie w kierunku czegoś lepszego. Tutaj jakby już nie ufacie tej osobie, albo już jakiś rodzaj właśnie zaufania tak jakby został przerwany. I myślę, że tutaj żadne przeprosiny nie pomogą. Oczywiście to jeszcze jest w fazie takiego zastanawiania się, co zrobić, ale ja czuję, moi drodzy, że u was jest takie, że ja już nie wiem, czy ja tego chcę dalej, że ja nie wiem, czy ja mogę zaufać, czy ja nie wiem, czy ja mogę wybaczyć. To znaczy wybaczyć zawsze warto, kochani, bo robimy to dla siebie, a nie dla innych, pamiętajcie o tym. Ale mam wrażenie, że tam się stało coś takiego, coś trudnego. I ciężko wam będzie rozpatrzyć tą sytuację po raz kolejny. Cokolwiek by to nie było. Ósemka kielichów. No właśnie, myślicie tutaj już o odejściu, o pójściu naprzód. Okej, okay, zobaczmy co w związkach. Królowa buław, ogień, pasja, namiętność, seksapil i duża pewność siebie. Oczywiście mówię, królowa buław to jest taka też wasza energia, drogie lwice i drogie lwy. No ale zobaczmy tą królową buław, o co tutaj chodzi. Paś pentakli. Ósemka pentakli. I czwórka mieczy. Król pentakli, as mieczy i siła. Dwójka pentakli, dziewiątka kielichów, królowa pentakli. No właśnie, ta czwórka mieczy na końcu jest bardzo zastanawiająca. Wygląda na to, moi drodzy, że faktycznie jest wam oferowana jakaś naprawa czegoś. Ósemka pentakli bardzo mocno mi to mówi. Więc jeżeli jesteście w stałych związkach, coś mogło mieć miejsce w waszej sytuacji. Jakaś prawda wyszła na jaw, która no, w jakiś sposób z tą siłą wymagała od was takiej siły wewnętrznej, ale mam wrażenie, że też postawienie pewnych granic i takiego... jak ktoś mówi, twardej dupy, przepraszam za wyrażenia. Coś takiego czuję u was, że po prostu coś was zraniło na poziomie serca, na poziomie emocji i musieliście, że tak powiem, tak się spiąć w sobie, żeby podejść do tego też tak logicznie. I czuję, moi drodzy, że z tą czwórką mieczy właśnie, ja nie wiem, czy wy w ogóle chcecie dawać temu szansę. Dla mnie to jest taka energia mówiąca, że ja potrzebuję teraz przerwy, ja potrzebuję się skupić na sobie, ja potrzebuję się zastanowić, czy ja w ogóle chcę ci wybaczyć, czy chcę dać temu kolejną szansę. I tu jest właśnie takie coś, że będziecie się zastanawiać, co jest dla mnie dobre, co może przynieść mi szczęście, co może przynieść mi stabilizację, kto może mi to zrobić, tak? Kto może mi to przynieść. Dla części z was faktycznie może być tu kwestia też poznania kogoś nowego, z kim, nie wiem, może w jakiś sposób bardziej wam tutaj zaiskrzy i będziecie się dlatego zastanawiać nad odejściem od partnera. Ale ja czuję, kochani, że tu jest jakaś separacja na horyzoncie, albo jakaś przerwa, jakaś potrzeba przemyślenia sobie pewnych spraw. Nawet jeżeli to nie jest kwestia właśnie separacji, odejścia, czy tak dalej, tylko jakaś drobna rzecz, która gdzieś tam się wydarzyła między wami, czuję, moje drogie lwy, że wy będziecie po prostu potrzebować takiego czasu dla siebie, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy, żeby sobie tam poukładać, żeby następnie podjąć właśnie jakieś dobre kroki. To jest dobry czas, żeby też skupić się na swojej karierze, na swoim rozwoju, ale też właśnie na takiej inwestycji szeroko pojętej w siebie. Więc no tutaj, że tak powiem,
będziecie więcej potrzebować takiej przestrzeni, żeby zadbać o swoje cztery literki, moje drogie lwy. No i widocznie to jest wam potrzebne, kochani. Siódemka pentakli. No właśnie, to jest taka kwestia przyjrzenia się temu, co zasiałem do tej pory i co mogę tutaj jeszcze zrobić, żeby było lepiej. Albo ewentualnie, czy coś dalej kontynuować, czy nie kontynuować, nie? Także tutaj będzie dużo takiego właśnie zrobienia kroku wstecz, aha, i zastanawiania się, co dalej zrobić. Single. Single. Wy macie siódemkę kielichów. Siódemka kielichów mówi o bujaniu w obłokach, mówi o patrzeniu na świat przez różowe okulary. Może też mówić o wielu opcjach, które są dla was dostępne, ale może to nie do końca też jest to, co byście chcieli. Trochę tak mi to wygląda. Zobaczmy tą siódemkę kielichów. Piątka buław. Już rozumiem, o co chodzi. Szóstka mieczy. Sprawiedliwość, właśnie. Kupiec, słońce, dziewiątka mieczy, siódemka mieczy, piątka pentakli. Kochani, wiecie co? Wy macie jakiegoś amanta, który może być po prostu zajęty. I wygląda na to, że część z was albo już spotkała tą osobę, albo dopiero spotka tą osobę i tam będzie po prostu za duży tłok. I może być tak, kochani, że ta osoba... Nie wiem, wiecie co, ja mam wrażenie, że ta osoba w jakiś sposób będzie szczera z wami i powie, jak to wszystko wygląda. Nie będzie was oszukiwać, że jest singlem, czy coś w tym stylu. Myślę, że z tą sprawiedliwością od razu przedstawi, jak wygląda sytuacja. U was może się znowuż pojawić takie coś przez chwilę, że może jednak się rozwiedzie, że może jednak się rozstanie z tą żoną i będziemy razem i będziemy żyć długo i szczęśliwie, bo coś będzie z tą osobą, że was tutaj walnie. To będzie jak grom z jasnego nieba. To będzie ktoś, kto naprawdę przyniesie taki efekt wow trochę. I mam wrażenie, że wy zobaczycie przyszłość z tą osobą. Tylko uważajcie, żeby nie działać tutaj właśnie na poziomie iluzji, bo myślę, że ta osoba powie wam jasno i wyraźnie, że jest jakiś związek, ale na chwilę obecną nie może się rozwieść ze względu na, nie wiem, dzieci, majątek, wspólną pracę czy cokolwiek innego. Więc jedynie, co wam może zaproponować, właśnie to związek taki w tajemnicy. I wy częściowo będziecie się zastanawiać, a co jeśli to się zmieni? A co jeśli, nie wiem, ta osoba jednak faktycznie tutaj spędzi ze mną resztę życia i rozwiedzie się, bo ja będę mieć taki wpływ na tą osobę, nie? Wiecie, o co chodzi. Starajcie się nie bujać w obłokach, tylko przyjąć fakty. Bo fakty zawsze są faktami. I tutaj, jeżeli ta osoba mówi wam konkretnie, słuchaj, jestem w związku, ale podobasz mi się, z żoną mi nic nie łączy, powiedzmy, nawet jesteśmy tylko ze sobą tak osobno, bo jesteśmy ze względu na dzieci, ze względu na pewne rzeczy, ale chciałbym z tobą być, no to zapytajcie siebie, czy to jest wystarczające dla was, bo jeżeli ktoś od razu z grubej rury mówi wam taką prawdę, to nie sądzę, żeby oszukiwał, tak? Ja nie mówię, że tutaj nie ma jakiegoś zafascynowania, nie będzie miłości, nie będzie czegoś, tylko kwestia, czy takie życie wam po prostu wystarczy. Czy to nie będzie taki świat ułudy i czekania na nie wiadomo co. Bo czuję właśnie, tak jak mówię, że idzie do was ktoś niestety zajęty. Okej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Czwórka kielichów. Tutaj też wieje nudą. Czegoś nie dostrzegamy. Coś jest nie tak. Już mi się tu znudziło. Już tego nie chcę. Część z was może chcieć się wyprowadzić z domu rodzinnego. Część z was jest znudzona tymi samymi osobami cały czas w swoim otoczeniu. Potrzebujecie jakiejś rozrywki, kochani. Ale tutaj też faktycznie może być kwestia tego, że macie do czynienia z jakąś trudną, toksyczną osobą. Mówię, to jest dla części z was fakt, że cały czas jest to samo. Idziecie do tych samych klubów, do tych samych restauracji, spotykacie się z tymi osobami samymi, cały czas gadacie o tym samym i część z was może po prostu już mieć tego dość. Może być tak, Jezu, dlaczego nie może być inaczej, dlaczego nie może być tak czy siak? I część z was może chcieć po prostu poszukać sobie nowego towarzystwa. I okej, nie ma nic w tym złego, prawda? Oczywiście, że tak. Ale kochani, część z was może mieć właśnie jakąś trudną osobę w swoim otoczeniu, która być może zrobiła coś za waszymi plecami, czego teraz żałuje, ale wy będziecie się zastanawiać, czy ją przyjąć z powrotem do swojego grona na znajomych, bo właśnie może być już ten problem z zaufaniem, może być już ten problem z tym, żeby ponownie się otworzyć tutaj na tą współpracę, na tą przyjaźń, bo mówię, jakieś zaufanie zawiodło, ta osoba zawiodła i no, że tak powiem, właśnie tutaj skupić się bardziej na swoich potrzebach i no, część z was może wyciszyć tą osobę albo ograniczyć kontakt z tą osobą.
Okej, okay. Praca i finanse. Cóż tutaj? O, kochania, tu mamy gwiazdę. Fajnie. Gwiazda to spełnienie marzeń, gwiazda to nadzieja, gwiazda to uzdrowienie, to uleczenie. Gwiazda to bycie gwiazdą, więc moje drogie lwy, jeżeli marzycie o takim sukcesie, jak bycie gwiazdą, jak osiągnięcie jakiegoś sukcesu, jak stanie się gwiazdą filmową, piosenkarką, nie wiem, jakimś blogerem na Instagramie, tam wiecie, te wszystkie sławy są i tak dalej, to macie szansę w tym tygodniu się wybić. Więc idźcie na jakiś casting, wyprowadźcie jakiś swój produkt na rynek, wprowadźcie, zabłyśnijcie gdzieś tam na mediach społecznościowych czy cokolwiek, macie szansę zwrócić na siebie uwagę, moje drogie lwy, więc warto. Super, no, siódemka kielichów, as mieczy, i królowa kielichów, super, dwójka buław, ósemka buław i rycerz mieczy, trójka kielichów jeszcze na spodzie. Wiecie co, ja mam wrażenie, że tutaj były jakieś pomysły, jakieś idee i tak, że tak powiem, trochę się bujaliście właśnie z decyzją, co zrobić, w którą stronę pójść, jak zadziałać, kim być w życiu, jaką decyzję podjąć, czy odejść z tej pracy, czy zostać w tej pracy, czy zmienić pracę, czy pójść w tym kierunku, czy pójść w tamtym kierunku. W tym tygodniu wszystko stanie się dla Was jasne. Pójdziecie za głosem serca i za głosem rozumu. To jest piękne połączenie prawdy i serca, autentyczności i intuicji. Wszystkiego tak, wiecie, razem. Mam wrażenie, że wszystko stanie się dla Was jasne. Wszystko stanie się po prostu dla Was tak oczywiste, że Wy po prostu ruszycie od razu naprzód. I to jest czas osiągnięcia jakichś sukcesów, spełnienia. Część z Was faktycznie będzie tutaj rezygnować z jakiejś pracy, odcinać się od kogoś czegoś, ale czuję, że część z Was będzie wychodzić z jaskini i faktycznie wyjdziecie ze swoimi produktami, wyjdziecie ze swoimi mądrościami, zaprezentujecie światu, z czego jesteście zrobieni i kochani, i to jest Wasz sukces. To jest Wasza szansa na sukces. Więc nie bójcie się zabłysnąć, nie bójcie się pokazać światu, z czego jesteście zrobieni, z czego jesteście ulepieni. Nie bójcie się jakichś takich decyzji, szczególnie jeśli chodzi o Wasze marzenia, bo naprawdę macie szansę tutaj je spełnić w tym tygodniu. No i rada, śmierć. Nie bójcie się czegoś zakończyć, bo otworzyć się na nowe. Nie bójcie się zrezygnować z czegoś. Nie bójcie się zostawić coś, co i tak już jest martwe, bo dzięki temu otworzy się furtka do zupełnie nowego świata, do zupełnie nowej przestrzeni. Piątka pentakli, piątka kielichów i księżyc. Czas zostawić za sobą jakieś iluzje, zostawić za sobą jakieś tęsknoty, zostawić za sobą żale i poczucie braku. To jest czas, żeby ruszyć naprzód, stanąć w swojej sile, moje drogie lwy, i faktycznie podjąć jakieś ważne decyzje odnośnie spełnienia marzeń i odnośnie stabilizacji. Więc wszystko w Waszych rękach, do dzieła, do boju, kochani, nie bójcie się tego. Kto jak nie Wy, moje drogie lwy, hello. Więc działajcie. Okej, to co? Na koniec pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na Wasze pytania. 1, 2, 3. Gotowi? Gotowi, odsłaniam. Odpowiedź numer 1 brzmi... Nie, krótko i na temat, nie. Odpowiedź numer 2 brzmi... Nie ma powodu do zmartwień. O, i to lubię. I odpowiedź numer 3 brzmi... Nie przestawaj. Dobra, moje drogie lwy, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia, udanego tygodnia. No i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki, pa, pa!